Tych, którzy uznali Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Mówi o tym 10 rozdział listu do Rzymian, 9 werset. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, a w sercu swym uwierzysz, że wstał z martwych, zbawiony będziesz. Nie zbawią cię sakramenty, nie zbawi cię nowenna, nie zbawi cię ksiądz czy papież, ale słowo, które teraz głoszę, ogłaszanie z miejsca prawdy. Jezus Chrystus powiedział: ja jestem prawda, droga i życie i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, bo to jest żywy Bóg, który podnosi, który uzdrawia, podnosi zbawne człowieka i zbawia za darmo, bo wszyscy zasługują na piekło. To, że urodziłeś się w tym kraju i nazywasz się dumnie katolikiem, to cię nie czyni w ogóle dzieckiem Bożym. Jeśli byś się urodził w Indiach, czy też w jakimś innym kraju, postawiliby ci kropkę na czole i to też by nie dało egzaminu, że jesteś pojednany z Bogiem. Ale poznanie Boga jest tylko możliwe przez uwierzenie w zastępczą ofiarę krzyżową, że Jezus Chrystus wziął wszystkie twoje grzechy na krzyż. Ja, jak moje życie zaczęło się walić, urodziłem się po raturka, miałem nieszczęśliwe małżeństwo, a uprawiałem te wszystkie religijne rytuały w kościele katolickim. Zacząłem szczerze szukać Boga. Zacząłem szukać Boga, otworzyłem Biblię i dowiedziałem się, że Jezus Chrystus wziął wszystkie moje grzechy na krzyż. Wszystkie moje błędne decyzje, wszystkie moje porażki. I wziął wszystkie choroby, abym mógł zostać uzdrowiony. Żebyś ty mógł przyjąć uzdrowienie do swojego życia, bo Słowo Boże mówi, że jego ranami, jego sińcami, to znaczy Jezusa Chrystusa, zostaliśmy uzdrowieni i możesz przyjąć uzdrowienie z nowotworu, z niedokłady, z głuchoty, ze ślepoty, ze skrzywienia, z myśli paranoicznych oraz lękowych i możesz zacząć stać się dzieckiem Bożym, a w konsekwencji po śmierci pójdziesz do nieba. On daje ci gwarancję, że zostaje się dzieckiem Bożym i przybija pieczęć Świętego Ducha, abyś mógł się narodzić na nowo i po śmierci pójść do nieba. Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, Jezus powiedział, że ten, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie narodzi się nowo, nie będzie do mojego królestwa. A więc przyjmij to, dzisiaj tę wiarę, uwierz, bo wiara to nie jest chodzenie do kościoła, nie jest to modlitwa do obrazku, czy też słuchanie księdza. Wiara, jak to mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków, 1 werset. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Więc uwierz to, uwierz te słowa, bo to są słowa życia. Amen.